Jeszcze. Suplement w sprawie focha. Bo ten foch, uważam, że foch sam w sobie jest to temat na niejedną pracę naukową i to nie tylko doktorską. Nawet magisterską. Dobra, wiem co mówię. Ponieważ tym powinni się zajmować nie tylko profesorowie i doktorzy, ale zwykli, prości magistrzy też powinni się tym zająć. Tak, tak. To znaczy, uważam, że foch jako wynalazek rodu kobiecego ma bardzo ważną funkcję chroniącą trwałość związku. Gdyż faceta takim fochem można doprowadzić na skraj tego, na skraj, on nie wie, co się z nim dzieje. I jak uda się kobiecie doprowadzić faceta na skraj, to ona wtedy może robić z nim, co jej się żywnie podoba. Czyli na przykład zdecydować się, że kupuje futerko. Na przykład. Lub że chce jeszcze czwarte dziecko. Lub zupełnie co innego. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszą funkcją, jaką bronią, funkcją, zasadą, celem, do czego służy foch, to foch służy do obrony trwałości związku. Chodzi do obrony przed innymi kobietami. Foch kobieta stosuje przede wszystkim do tego, żeby jej wartość wzrosła w stosunku do konkurentek. I teraz uwaga, teraz będzie ciekawe. Ten foch kobieta stosuje również w stosunku do kobiet, które wydawałoby się, że są niegroźne. Czyli szczególnie w sytuacji, kiedy chce spotkać się na ringu z teściową. Czyli jak kobieta ma napięku z teściową, to przy użyciu żadnej innej broni nie wygra. A przy użyciu focha może wygrać nawet z teściową. I tę funkcję, kochani, uważam, że należało przebadać. Gdyż to jest potwornie silna broń, powodująca, że kobieta jest w stanie wyprodukować nawet więcej dzieci, niż on jest w stanie zmieścić.